Witam 6 czerwca. Przygotowanie gołębi dla pana Piotra. Pan Piotr chce coś mocnego, coś szybkiego, wobec tego to przygotowuję. A więc zobaczmy, co tutaj mamy dla pana Piotra. A więc coś mamy z wyżymaczy. I kolejny tutaj asiorek. Następny wyżymaczek. I tu kolejny gołąbek. Taki okaz. Tutaj kolejny wyżymaczek. Spójrzmy może z bliska na układ lotek, jak on wygląda. Przed chwilą był dokarmiany jeszcze przez rodziców. Mamy go tutaj. I jeszcze jeden. Wyżymacz. Również spójrzmy z bliska, jak on się prezentuje. Tak więc jest to szczególnie urodziwy gołąbek. Z pewnością pan Piotr będzie zadowolony. Tak więc z porad hodowlanych warto tutaj podpowiedzieć, że ta grupa gołębi jest szczególnie ciekawa i z pewnością pan Piotr będzie miał z nich pociechę. Ostro lotować, ewentualnie zachować do rozkładu. Tutaj jeszcze raz spójrzmy na tego wyżymacza, bo on tutaj szczególne cechy ma. Białolotek, czyli on jest z tej grupy samiczki, która jako młoda suwałki 650 km. Tutaj ta budowa, waga, wiązanie, to wszystko jest bardzo dobre, aczkolwiek to jest młodziutki gołąb i trzeba zawsze brać poprawkę. Dopiero gołąb po wypierzeniu roczny można większy osąd nim dać. Tak przy okazji roczne gołębi oszczędnie lotujemy, dzielimy stado na 3 grupy, by zaatakować 500, czyli co tydzień inna 30% poleci, żeby nie atakować całym stadem, bo w razie niepogody można się pozbyć gołębi rocznych. Tak więc damy go tutaj. Przypominam, najważniejsza jest karma, czyli z najlepszej firmy, bogactwo ziaren. To powoduje, że gołębie są zdrowe. Spójrzmy zatem z bliska, co otrzymuje pan Piotr.